Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy na... Siódmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu budowlanego budowy miejsc postojowych oraz odwodnienia oświetlenia w osiedlu Jagiellońskie. Proszę bardzo, pan Stanisław. Proszę Państwa, uchwałę musimy podjąć projekt wykonania tego zadania, jak również usytuowanie w obrębie tych działek, tak, panie Małgosiu? I zwrócił się tutaj Remapol, gdzie firma projektowa dotycząca tego zadania o akceptację tego projektu naszego. Te miejsca postojowe ja już to tłumaczyłem, one się znajdują za przychodnią. To jest miejsce tu. Tak? To jest blok trójka i te miejsca postojowe tutaj. Oczywiście, żeby pana Łuczkowskiego od razu uspokoić, razem z tym miejscem, o którym pan wskazał. Bardzo dziękuję. Tak wygląda w tej chwili, to znaczy na zdjęciu w Zoomie. Te miejsca postojowe będą usytuowane tu, plus to miejsca postojowe. To jest wjazd do Broniewskiego, tu jest ogródek. Jak wygląda w tej chwili wczorajsze zdjęcie zrobione tego terenu? Proszę Państwa, jedno drzewo i na końcu jest drugie drzewo. Bodajże były to pole, zostały usunięte. Projekt miejsc postojowych 37, w tym, proszę Państwa, dwa miejsca dla inwalidów, dla osób niepełnosprawnych. Kolor żółty to jest chodnik, tu jest studnia rotacyjna. I tym wodniczkiem na Broniewskiego, tu są miejsca postojowe i te miejsca postojowe dodatkowe. Tyle. Szanowni Państwo, tutaj jestem po rozmowach gdzieś tutaj z panią projektant na ten temat, gdzie okazało się, że w jakiś tam sposób kanalizacja jeszcze tutaj jest do tworzenia, bo podobno nie wiem, w którym miejscu ta kanalizacja tutaj jest, ale tutaj to jeszcze do skonsultowania. W którymś miejscu tutaj jest załamana i tak jak powiedziałem, tu na samym końcu jest szkoła 101, i ogródek jordanowski, który mamy już oświetlony i mam nadzieję, że w tym roku będzie zmonitorowany. Jak również będę chciał tutaj spróbować również dołączyć tak, żeby była możliwość wykonania tej, czy włożenia pod ten chodnik albo tak, żeby do tych słupów doprowadzić kable, żeby była perspektywa kiedyś, prawda? Bo to, tak jak mówię, nie wszystko od razu zrobimy, ale przy takich inwestycjach moim zdaniem należy przewidzieć pewne rzeczy związane na przykład z dostawieniem na przykład monitorskich. Prawda? I dlatego będę się starał, żeby coś takiego było możliwe. To jest bardzo dobra koncepcja. Dziękuję. Dobrze się nagrywam. Także tutaj jest temat taki trochę dziwny, ale to jest temat związany chyba z drzewem, mamy ze studnią, ale nie chcę tutaj przeważać. Chyba to jest drzewo, które musieli ominąć, żeby zrobić tak. Otwieram dyskusję na ten temat. Nie ma dyskusji, wszystko jest jasno przedstawione. Zamykamy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Przepraszam, czy pan chciał zabrać głos w dyskusji? Nie, ja głosuję za. Bardzo miłe zaskoczenie, jeszcze nie było głosowania. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stracony czas. Dziękuję. Kto jest przeciw?
widzę, kto wstrzymał się od głosu, również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii do projektu budowlanego budowy miejsc pasażerowych przy ulicy, w osiedlu Jagiellońskim.